Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. Otwieram 33. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta oraz pracowników Urzędu Gminy. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 32. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacja radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 33 przez 186 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt drugi. Uchwała nr 33 przez 187 przez 2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazywania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 33 przez 188 przez 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2021-2022. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Podpunkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji, na stan 15 radnych, na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Podpunkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Joannę Jędraszak. Przyjmuje pani? Tak. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 13 lipca 2021 roku. Stwierdzam, że podpunkt pierwszy. Protokół z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 9 stron maszynopisu i 9 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek z zastrzeżeniem względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 32. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 32. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 13 lipca 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 32 przez 181 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 32 przez 182 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 32 przez 183 przez 2021 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 32 przez 184 przez 2021 w sprawie ustalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 32 przez 185 przez 2021 w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień
do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Poprosiłbym do mikrofonu. Ja mam taki głos. Ja tylko mam taką uwagę do tych pieniążków, które otrzymaliśmy, 25 tysięcy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To jest w tej samej uchwale zmiany budżetu. Po prostu uważam, że robimy teraz pracę za rządzących, którzy przespali początek pandemii i zamiast, moje zdanie i mam prawo je wypowiedzieć, zamiast rzucić wszystkie pieniądze, jakie są i zakupić szczepionki bez względu na kwotę i szczepić wszystkich chętnych, a nie dzielić ludzi na pierwsza, druga, trzecia grupa, otworzyć tak jak niektóre ośrodki czy punkty szczepień były otwarte do dosyć późnych godzin wieczornych, mówimy o kraju, to teraz robi się taką promocję na siłę i to jest szczepienie za gadżet. I to my będziemy wykonać, mówię o samorządowcach czy nas ludziach, robotę będziemy wykonywać za rządzących. Uważam, że ci, którzy na początku zaszczepili się poza kolejnością, to zrobili większą robotę niż rządzący później. Ale w związku z tym, że w budżecie są pieniążki na drogę, więc będę głosowała za, bo drogi są ważniejsze po 1000-krotnie niż takie szczepienie za gadżet. Dziękuję. Proszę bardzo, pani sekretarz. Pani radna, tutaj niewiele możemy zrobić, dlatego że które dostajemy, to nawet mamy zaznaczone, w którym paragrafie powinny być zaksięgowane. My praktycznie jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcami. Państwo jako radni i pan wójt jako organ wykonawczy naprawdę nic nie może w tym kierunku zrobić. Tak mamy to zrobić, tak robimy. I na to dostajemy pieniądze, ale jeszcze raz podkreślam, tam w decyzjach, które otrzymujemy, jest nawet wpisany paragraf, którą pani stanie ma to zaksięgować, więc no, nam nie pozostaje nic innego, jak tylko to zrealizować. Jeżeli wójt nie zrealizuje tego, no to poniesie konsekwencje, ponieważ nie wykonał zadań należących do rządu, a ma obowiązek takie zadania. Pani Grażynko, jak panią lubię, tak mnie pani nie słuchała. Nie mam zastrzeżeń do pani, tylko moje zdanie na temat takich pieniędzy przez rząd tak wydawanych. Ja wiem, bo ja z panią rozmawiałam, pani mi mówiła, na co są te pieniążki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych by chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 9, projekty uchwał. Jeszcze mam pytanie, czy państwo radni pozwolą, abym odczytywał tylko tytuły uchwał bez uzasadnień? Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc podpunkt pierwszy, uchwała nr 33/186/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt drugi. Uchwała nr 33/187/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgach będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 33/188/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2021-2022. Proszę o głosowanie.
Pani Elżbieto, zagłosowała Pani, bo tutaj właśnie mi pokazuje, że jeszcze nie. Tak? Tak? Dobrze. Nie widać. Dobrze. Za przyjęcie. Czy Państwo radni chcą powtórzyć głosowanie? Bo tutaj jednak wszyscy radni byli za uchwałą. Głosowanie było. Dobrze. A więc stwierdzam, że za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, czy ktoś ma zapytanie lub chciałby sobie zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Jurku. Też mam pytanie odnośnie hali. Kiedy ruszają prace? No już podpisaliśmy aneks do umowy i z tego, co rozmawiałem z wykonawcą, to początek września. Początek września. A termin wykonania? 2022 do końca roku, tak? O ile pamiętam. Tak, do końca przyszłego roku. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt 11 mamy zrealizowany od razu i przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 33. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.